Dzień dobry, kochani. Witajcie w piątek. Mamy piątek. Ja wstałam. No, dzisiaj powiem wam, że o 6 się obudziłam, bo do toalety mi się chciało. No to poszłam, ale później tak długo zasnąć nie mogłam. Ale potem o 9 się obudziłam. No i już wstałam, nie? I słuchajcie, już od jakiegoś czasu sprzątam, vlog zmontowałam i wczoraj już nie miałam siły, tylko wrzuciłam, słuchajcie, pliki, filmiki do programu wrzuciłam, poczekałam, aż to się przemieli i zostawiłam, wyłączyłam, bo już naprawdę nie miałam wczoraj siły. Poszłam spać, to nie było jakoś tak wcześnie, bo 24, ale... A sobie tak po prostu długo z Arturem gadaliśmy. No i tak się jakoś zleciało. Spisywałam sobie zadania, bo mam naprawdę mnóstwo rzeczy do załatwienia teraz w następnym tygodniu i jeszcze dzisiaj. Też tam musiałam zadzwonić do przychodni. To słuchajcie, byłam tam... pół godziny czekałam na linii, także no... Naprawdę, dodzwonić się w ogóle do jakiejś przychodni, jeszcze do jednej muszę się dodzwonić, tam na rehabilitację, ale też nie mogę się dodzwonić, więc chyba pojadę. No tej drugiej też się okazało, że muszę pojechać. No i co? I wiecie, no ogarnęłam się, nie kąpałam się, później się wykąpię. Włosy mam do umycia, ale wiecie, no tam umyłam buźkę. Wiadomo, ząbki i później pójdę pod prysznic. Na razie chcę wyprasować, bo mam naprawdę sporo rzeczy do wyprasowania. Chcę tutaj te kubki, bo jak wiecie, no były święta, tam nowy rok, to ja to wszystko praktycznie tylko z Inki ściągałam i na kubkę odkładałam. No ale już muszę się za to zabrać. I chcę tutaj też ogarnąć w tym, w sypialni, muszę tu odkurzyć, zmyć, nie wiem na ile dzisiaj mi energii wystarczy. No, nie wiem dosłownie na ile mi energii wystarczy, ale... No ale muszę dzisiaj podziałać, pomimo tego, że nie mam, słuchajcie... Nie, od wczoraj mi się nie poprawił jakoś diametralnie nastrój, ale jest ciut lepiej. Jest ciut lepiej. Tak sobie przynajmniej wmawiam, że jest lepiej. Nie powiem, żebym miała jakiś... żeby dużo mniej noga mnie bolała, ale... Jest odrobinę lepiej niż wczoraj, pewnie też dlatego, że no nie chodziłam za bardzo, nie? Zaraz idę, teraz wam wrzucam vlog. Ale najgorsze jest to, wiecie, że wczoraj po tym masowaniu po prostu tak mnie bolą całe, i tak wiecie, i stopy, no bo on to całe rozcięgna, całą stopę, te wszystkie, te rozcięgna. Te, co odpięty leci do palców, to wszystko, on to wszystko masował i wiecie, i łydki. I mnie to wszystko tak boli, ale wiecie, no wczoraj też mnie, ta pięta wczoraj kuła, ale teraz to mnie po prostu boli totalnie wszystko, ale ja wiem, że to jest też wynik tego masowania, na pewno, no bo to na pewno nie jest obojętne. No, a ja mam jeszcze ten pieluszki, słuchajcie. Dla małych kotków. Ja to zawsze wszystko prasuję, bo jednak prasowanie to też jest odkażenie. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, że no ale ja mam takie jakieś tam swoje zasady. Nie wiem czy dobre, czy złe. Ale po prostu je stosuję od samego początku i mam takie przeświadczenie, że to nie jest kwestia tylko estetyki. Chociaż też mi się fajniej zgina i ładniej wyglądają te pieluszki, no pieluszki, bo to są pieluszki flanelowe. No to jeszcze to jest jakieś tam odkażenie, więc no lubię mieć wyprasowane.
idę wodę sobie dolać, bo woda mi się skończyła. Ja mam takie coś mam do żelazka. No, sporo też irtów mam wypranych. I to już tak leżało dość długo, więc ja to wyprasuję. Bo jak tak z linki bezpośrednio czasami układam, to często gęsto nie prasuję, nie? No, ale to jednak tak leżało. Więc bym to wyprasowała też. No i będę miała z głowy i będę miała coś do przodu. Jeszcze chciałabym pędzle umyć. No tutaj chciałabym właśnie wszystko ogarnąć. Ale też tak, wiecie, bez jakichś tam bez cudowania. Ale jeszcze też najważniejsze to bym chciała właśnie odkurzyć, nie? No, lubię mieć wyprasowane. Czekajcie, bo to tak. I tak. Nie wiem, co na dzisiaj obiad. Co na dzisiaj obiad? Nie wiem, co na obiad dzisiaj mam zrobić. Tak sobie myślę. Co by tu zrobić? I tak nie za bardzo wiem, bo wczoraj właśnie zjadłam resztę tego rosołu. Żebym zrobiła takiego fajnego, innego. Ale jak ja to wszystko zrobię, nie wiem, to ja bym musiała chyba tak w międzyczasie. Bo jak ja to wszystko zrobię, to już będzie, wiecie, czas kolacji, a nie obiadu. Więc ja bym musiała tak w międzyczasie, jak będę robić tutaj, to wtedy bym musiała coś na obiad wykombinować. Mam ochotę, wiecie na co mam ochotę? Już dawno nie jadłam takich warzyw. Ej, ale ja mam jeszcze kapustę od mamy do kapuśniaku. Tylko wtedy co Artur by zjadł? Artur by musiał coś też zjeść, bo on kapuśniaku nie może. No, ale chyba trzeba to właśnie nawet. Ale może jutro bym zrobiła. Mam ochotę na takie warzywa z patelni. Już dawno nie jadłam, ale z ryżem. Z ryżem. Z chęcią bym sobie zjadła. Już dawno nie jadłam takich warzyw, a bym sobie coś takiego zjadła. Po tych świętach, po tym Sylwestrze, po tym wszystkim. Wiecie, same takie poważne rzeczy do jedzenia. To już teraz bym sobie coś takiego zjadła. Lekkiego. No, kawkę sobie dzisiaj wypiłam. Wyrzuciłam, słuchajcie, dwie bluzki już podziurawione. Jedne spodnie od dresu też już podziurawione, bo już naprawdę to nie wyglądało. Także wyrzuciłam. A ja mam teraz sporo takich spodni dresowych. Więc i bluzek też mam. Mój brat też mi przywiózł, bo miał tam nawet takie nowe, które sobie kupił. I za małe mu to mi przywiózł. No i się okazało, że wiecie, wychodzi na to, że dla mnie takie w sam raz, nie? Co też dobrze o mnie nie świadczy. Jezu, Jezu, mówię wam. Ale mój brat jest taki mega wysoki, wiecie, on ma prawie 2 metry wzrostu. No. I także tak, to bym zaniosła. Tutaj co mamy? Aha. Mamy tu, aha, to jeszcze to. A tu mamy co? Aha, to też jest nowa bluzka. Widzicie, nowa bluzka. A ja tutaj nie będę prasować. Ona mi jest ok. Czekajcie. Dobra. Już mamy troszeczkę później.
I powiem wam, że tak, wzięłam prysznic i w ogóle fizjoterapeuta powiedział, że ja to mogę spokojnie wszystko się kąpać, moczyć i w ogóle, nie? Nie dość, że to już wczoraj, jak zjadłam skarpetę, to mi się odkleiło. To teraz, o, sorry, że wam to pokazuję, ale to miało iść na każdy tutaj palec, nie? Jeden taki, no i co to z tego wyszło? Już i tak miałam plastrem przyklejone. I tak to jest, słuchajcie... Nie wiem, to jest jakoś źle po prostu przyklejone. Już lepiej by było, żebym sobie taką taśmę kupiła i po prostu sama to nakleiła, bo to jest po prostu przyklejone. Może powinno się chodzić bez skarpet w ogóle, nie? No ale nic takiego nie usłyszałam. Muszę sobie to zakleić, jak mi stopa trochę wyschnie. Muszę to sobie zakleić plastrem, chociaż to i tak już się nie trzyma ani nic. Przynajmniej tutaj. No tutaj też się odkleja z tyłu, ale nie aż tak bardzo. Nie wiem, czy to w ogóle spełnia teraz swoją funkcję. Wątpię. No bo to powinno być przyklejone, nie? A nie jest, więc ja to tylko tak zwykłym plastrem przykleję, żeby móc chodzić. A i powiem wam, że nie mam słów. Lipa. Lipa. I albo dwie lipy. Nie wiem, jaki to ma teraz sens. Po prostu żaden. No ale muszę to jakoś przytrzymać. Nie tak, jeszcze ciebie tutaj brakowało. W ogóle na pewno twoja pomoc jest niezbędna. Absolutnie. Muszę to przykleić jakoś. A mamma mia, mamma mia w ogóle. Słuchajcie, nie? To jest tak źle przyklejone. No ale z drugiej strony, no przecież to chyba było wiadomo, że to nie będzie się trzymać tak do końca, nie? Dobra, sobie okleję. Tak dwa razy. Tak wczoraj też szłam spać, bo... No bo co tu robić? No, nie wziąłam nożyczek, ale dobra, to się przerywa. Aj. No i widzicie... No i o, i tak sobie zrobiłam, bo co mam zrobić? Nic więcej ja tu nie wymyślę. Jest to mokre. Tutaj idzie mi aż to na łydkę. Ja nie wiem, czy to coś da. Jeszcze dwa dni mam to mieć, ale podejrzewam, że już się trzyma na włosku w ogóle. Czekajcie, bo jak zwykle ten ręcznik mi spada. Bo jest ogromniasty, ale ja go najbardziej lubię, pomimo tego, że mi spada z włosów, to z głowy, to go najbardziej lubię, no. I... Aj... Także widzicie, taka robota, nie? Jednego dnia nawet mi nie potrzymało. Parę godzin. No, dopiero przed chwilą udało mi się wrzucić vlog dla was. I teraz chciałabym zobaczyć listę, co jeszcze mam do zrobienia. No, aha, tą taśmę kupię. Muszę kupić dla maluchów karmę, bo ja im zawsze mieszam barfa, żeby wiecie, żeby były przyzwyczajone, żeby znały. I muszę zobaczyć, wejść na stronę tego basenu tutaj w Gdańsku, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sprawa zapisania się. Może mają w nowym roku jakieś ulgi czy coś. Jeszcze sobie wezmę witaminki moje. Ja mam... No może tego trochę jest. Ale to jest, wiecie, cynk, żelazo. Witamina B. Omega 3. Co jeszcze tutaj mamy? Głuk. Trochę ja tego mam. Magnez.
tego muszę dwie, a to mi się skończyło. Dobra. Czekajcie. Co tu jeszcze mamy? Selen. Selen. Wiecie, ja muszę wiecznie żyć, więc co tu mamy? Cynk. To już wzięłam. Czekajcie, mam cynk? Nie, cynku jeszcze nie mam. Aha, mam w tym cynk. Ale dobra, tam nie zaszkodzi. Dobra, i to jest omega 3 i to wszystko, nie? Omega 3 to, wiecie, nie? Dwie tabletki. Także mam taki swój drobniutki zestaw. Który nie wiem, czy cokolwiek daje, ale mam. Aha, jeszcze witamina D3 tu jest. To ta malutka taka. O, mam taki zestawik sobie drobny. Najgorsze jest połykanie tego. Nie lubię tabletek połykać. No ale co zrobić? Nikt nie mówił, że będzie lekko i łatwo, nie? W ogóle mogłam sobie do szklanki wlać. Tak, nie lubię. Dobra, te wezmę. Może razem będzie jakoś łatwiej. Jak na mnie patrzą. Okropieństwo. A te niektóre to są tak ohydne, takie tępe. O Jezus. No ale nie zdałam radę. Nie lubię. Matko, jak ja nie lubię. Ruchy są w białym winie. Cały dzień tutaj fikały. No co one wyprawiały? To ja nie miałam miejsca w ogóle na kanapie, nie? A teraz, o proszę, to jest Grace. To jest Grace. Kot obronny. To jest kot obronny. Patrzcie. Normalnie to jest... Słuchajcie, Grace to jest kotka, którą, zresztą Ginger ma tak samo, którą tak jak położycie, tak będzie leżała, postawicie, to będzie stała. No, po prostu, o, widzicie, nie? O. To jest maskotka. To jest tak jak Karol, taki przytulak, nawet jeszcze bardziej. To jest połączenie Emilki z Karolem. To jest po prostu... To jest mój cudak. To jest mój cudak. To jest moje kochane cudowności. Niebieskie, tak? Grejsik, ty jesteś mojej cudowności. No, tu wszyscy na ciebie patrzą. No. Cześć, jakie ty masz piękne oczy. Jakie ty masz piękne uszy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. No i widzicie, ja mogę z nią zrobić co chcę. Ale głównie tylko ciałuję. Prawda? No. Dobra, weź idź, bo cię zacałuję. No. I będzie tyle. No, także wyprasowałam wszystko, co miałam do wyprasowania. Tam jeszcze rolką, wiadomo, te ciemne rzeczy pojechałam. I... Jeszcze nie odkurzyłam, bo jeszcze nie zebrałam sił, ale już tak wiecie, poukładałam jakieś tam rzeczy, pierdoły, także no, idę dalej coś robić, włosy wysuszę, idę dalej do roboty. Dzień dobry kochani, już mamy dzień następny. Ja wstałam dzisiaj
O 11:20 się obudziłam, wstałam o 11:30. Ale powiem wam, że o 4:00 się obudziłam i tak długo nie mogłam spać, nie wiem ile czasu się męczyłam, ale nie mogłam w ogóle zasnąć. Tak mnie strasznie pięta dziobała, tak mnie strasznie bolała, że po prostu myślałam, że nie wiem co zrobię. I naprawdę długo nie mogłam zasnąć, długo się mordowałam. I wtedy po prostu obudziłam się 20 po 11. I wstałam mimo wszystko, no już było troszeczkę lepiej, troszeczkę zaznaczam. Mam tutaj, słuchajcie, pierś z kurczaka w sosie takim curry. Kiedyś kupiłam taki w puszce sos kurczak curry i to zrobiłam jeszcze przed świętami, bo chciałam zużyć pierś i zamroziłam. A dzisiaj ugotowałam makaron ryżowy do tego i będzie taki właśnie na obiadek właśnie ten kurczaczek z tym makaronem ryżowym. No i tak naprawdę dzisiaj dużo zrobiłam, bo posprzątałam cały mały domek. Tutaj też dużo ogarnęłam. Parę rzeczy tam w laptopie, w komputerze załatwiłam. Takich wiecie, co zalegały. Ale powiem wam, że... no, powiem wam, że noga jest uparta, nie? Co to tak świeci? Uuu, jakie to ostre! Powiem wam, że ja chyba... aż mi tu stanęło, nie byłam przygotowana. W Aldim chyba, o ile pamiętam, kupowałam tego kurczaka curry. Ale grubo. No nic, damy radę, nie? No, powiem wam, że to by nie było dla mojej mamy na przykład, nie? Nie, nie. No, a ja to zamroziłam, bo nie chciałam, żeby się zmarnowało oczywiście, bo tego kurczaka tutaj jest dużo. I dzisiejszy dzień taki, słuchajcie, no, nie najgorszy, bo dość produktywny, bo sporo zrobiłam. Tego makaronu nie wiedziałam, że tyle gotuję, ale sporo go ugotowałam. A jeszcze będzie najwyżej na jutro. No, sporo dzisiaj zrobiłam. Ale słuchajcie, nie przemęczam, wiecie, tej nogi. Staram się nie przemęczać. Bo powiem wam, że to co dzisiaj przeszłam, jak o 4:00 się obudziłam. Nie, autentycznie ból mnie obudził, nie? Gdzie jeszcze nigdy chyba tak nie było, żeby mnie ból obudził. Znaczy, teoretycznie do toalety mi się chciało, ale nie wiem, czy bardziej do toalety, czy bardziej mnie właśnie ta pięta dziobała. Więc ciężko mi powiedzieć, co tutaj było gorsze. No ale prawda jest taka, że nie było wesoło. No i mam taki kurczaczek z makaronem ryżowym. Wczoraj, słuchajcie, no potem już jak wzięłam prysznic i poszłam sobie włosy wysuszyć wszystko, tam jeszcze troszeczkę coś tam ogarniałam, ale już bardziej odpoczywałam. No mówię wam, mam teraz taki czat na spanie, żebym mogła spać w kółko. Ja nie wiem, czy... no kiedy ten śnieg spadł? W grudniu tak nie miałam w ogóle. Wiecie, jeszcze nawet w Sylwestra tak nie miałam. A od stycznia jak walnął śnieg, tak... nie wiem, co się stało, nie? Od tak 3 stycznia. To po prostu jestem jakaś nietomna w ogóle. Ale nic, czekam na wiosnę, jak to Artur mówi, zima. To jest tak bezsensowny czas. No ja się teraz w niedźwiedzia zamieniłam, nie? W niedźwiedzia. Normalnie mogę spać w dzień, w nocy, nic mi nie przeszkadza. Ale no tak jak mówię, dopóki mogę sobie na to pozwolić, to będę odpoczywać, nie? No może mi ten organizm tak po prostu... ale wiecie, to też jest tak, że ból męczy.
jak ból męczy, to człowiekowi się naprawdę nie chce nic. Żyć, wstać, jeść. No jeść to mi się chce, ale wiecie, o co chodzi, nie? Nie chce się żyć po prostu. No, dobra. Ale tymczasem, żeby z głodu nie umrzeć, bo tego byśmy nie chcieli, to idę zjeść. A ty, mały, jesteś taki groźny? Słuchajcie, jest już dość późno. No, my już po obiedzie, dawno. Oczywiście się zdrzemnęłam. Chciałam wam pokazać taki przepis gdzieś tam na TikToku. Mi przeleciało. Takie coś. Taka sałatka. I ja nie wiem, czy... Pierwszy raz ją robię, że miałam buraka, to postanowiłam zrobić. Słuchajcie, potrzeba tak, gotowany burak, nie? Tu macie buraczka, ogórek i czerwona cebulka. I teraz, no tam było jeszcze, że łyżka jogurtu, tam na przykład greckiego, no tam było akurat greckiego i majonez. Dwie łyżki majonezu, ale że ja nie mam już jogurtu greckiego, bo ostatnio zjadłam na śniadanie z borówkami, no to mam sam majonez i ja sobie to wymieszam i tam można jeszcze ewentualnie dodać soli i pieprzu, ale wydaje mi się, że ogórki tutaj są dość słone i majonez, więc ja na pewno już soli nie będę dodawać, także no i takie coś, także no nie jest tego dużo, bo miałam tylko jednego buraka, ale podobno bardzo zdrowe i no wiecie, jakby wam zależało, żeby nie było tutaj za dużo kalorii, no to można dać sam pewnie jogurt grecki bez tego majonezu, no ale myślę, że ten majonez tutaj daje smak, nie? Zaraz sprawdzimy, przetestujemy, bo jestem sama bardzo ciekawa. Zaraz będę odkurzać. Ładnie to wygląda. Takie dość duże kawałki zrobiłam, no ale tam były takie duże kawałki. Test. No. Ale dobre. Ale dobre. I ta cebulka właśnie, jakby to była zwykła cebula, to by było za ostre. Ale ta cebula daje taki fajny smak. Ale fajne to jest. I ten ogórek. Ale będę to robiła. Będę to robiła często. Pyszne to jest. Wiecie, nie musicie gotować buraków, bo ja mam tutaj na przykład takie kupny gotowe, bo są i w Biedronce chyba i w Lidlu są pakowane. Tam po 3 chyba sztuki, czy tam na wagę, że to pół kilo, nie wiem. Buraki gotowane. Chodź, mała dziabo. Chodź, powiedz, kto tak wyzywa. Czemu tak krzyczysz na wszystkich? Ty jesteś księżniczką? Ty? Teraz się wstydzisz? Kto jest brojem? Kto jest blajem? Nie ty? Ty nie, no przecież taki puchatek nie może być brojem, to wiadomo, że nie. No to przecież wiadomo. Dzień dobry wszystkim. Witam się. Jestem córką Ewci. Jedyną dziewczyną, która jest rozpuszczona jak dziadowski bicz. Ale jest kochany bicz. Żabka moja. Moja żabka. Nasza przyrodnia siostra Amelki. Nasza przyrodnia siostra od Amelki. Tak? Małe serduszko. Moje serduszko pójdzie w przyszłym tygodniu na szczepienie znowu do pani doktor, do cioci. No? I tam będzie znowu ukłucie. Bym zjadła. No ona chce iść, bo ona broi. Słuchajcie, ona się bije z braćmi, nie?
No, i na Emilkowe, na te starsze krzyczy. Ona mówi, to jest moje miejsce. Proszę. Proszę, słucham. Chodźcie, dziaduj go. A tu poznajecie po buzi, że to jest facet? To jest chłopak, to jest brat. Niegrzeczny tak samo. Też rozpuszczony. Tylko, że chłopak. No. Też chodzę, broję, fikam. Nieziemsko fikam. Jestem takim, takim łobuzem. Takim niebieskim, ślicznym, pięknym naszym. Tak? No powiedz cześć do wszystkich. Nie? Idziesz? Nie, tutaj do kuchni nie. Moje. Wszystkie serca. No idź. Idź broić. No, także polecam wam. Dobre. Ciepło mi się zrobiło. Dobra, idę to zdjąć i idę odkurzyć. Bo muszę kuchnię odkurzyć. Muszę kuchnię odkurzyć i muszę zmyć, dlatego że wczoraj dałam im właśnie też buraczka, wiecie, gotowanego. Niektóre kotki bardzo lubią buraczka gotowanego, a to jest samo zdrowie. I słuchajcie, i mam pół kuchni uwalonej w tym buraczku, nie? Bo oczywiście jeść na talerzyku to nie za bardzo. Także, no. Także mam co robić. Tak, słucham. Słucham. Słucham panią. Co pani chciała? Też pani chciała się przywitać? No to chodź. Chodź, mama. Mama naszych szkrabików. Słucham, co mnie zaczepiasz? Ewcia, co mnie zaczepiasz? Co byś chciała? Na lodówkę? Nie. A tutaj, no mam buraczki, ale majonez i ogórki kiszone nie jest dla kotków. Wiesz? Nie. Nie jest dla kotków. No. Nasza Ewcia, kochana, nasza taka. No, wszyscy poprzytulani. Wiecie, ja tu do was gadam, a ona mi ten, nie? Mnie zaczepia łapkami, tak? No. Tak? No. To jeszcze dla kompletu, jak już tu leży, to jest Ginger. Emilki, córeczka. Emilki, córeczka. Też taka nasza miziosta kochana. Przytulałka. Co? Jesteś przytulałek, nie? Taki przytulałek. To jest taki przytulałek. No tak, ja wiem, ty lubisz na rękach. To mogę cię tak nosić godzinami. No idź. No, jak ją położyłam na krześle, tak leży.